Nasze dziecko zostało opętane. W ostatnim odcinku z Mother Simulator uznaliście, że byłaby ze mnie dobra mama. Czy wy jesteście poważni? Bądźcie razem, jestem Lindsay Saski i wracamy do symulatora mamy. Dzisiaj możemy zrobić tak, że jedna łapeczka w górę to będzie jedna pieluszka dla naszego robobo, bo jakbyście tak dobili do 15 tysięcy, to bym się bardzo ucieszył, gdyż taka liczba z pewnością wystarczyłaby nam do jego 18. Jednak teraz, moi drodzy, bez zbędnego gadania przejdźmy do kolejnego poziomu, którym jest epoka lodowcowa. I tutaj pojawia się taka delikatna kwestia. Otóż ostatnio przez przypadek nauczyłem się podnosić nasze robobobo i teraz mam ochotę pokazać mu, jak najwięcej świata się da. Tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł, by korzystać z tej funkcji akurat w momencie, kiedy nasza podłoga zamieniła się w gigantyczne lodowisko. Ale nic mnie nie powstrzyma przed tym, żeby przynajmniej na chwilkę je podnieść i sprawdzić, jak na to zareaguje. I oczywiście tego się spodziewałem, zdziwienie na twarzy, ponieważ w końcu po kilku dniach mama wyciągnęła mnie z łóżeczka. Dlatego bezpiecznie teraz odłóżmy. Nie zrobiłem tego specjalnie, po prostu pomyliłem przyciski, by jeszcze nie wiedziałem, którym można go tak łagodnie opuścić do łóżeczka. Standardowo potrzebujemy na początek czegoś do ciumkania, czyli zabieramy ten smoczek i musimy go opłukać w naszym jakże czystym zlewie. Jest gidalnie i slow motion. Musimy zapamiętać, gdzie spadła nasza część butelki, bo później pewnie będzie nam bardzo potrzebna. Zauważcie też, że teraz mamy dwa wskaźniki. Jeden od głodu, a drugi od wypróżniania się, czyli bardzo ze sobą połączona. A później będziemy tego smoczka pewnie szukać. Nie! Nie chciałem cię podnieść, wybacz mi młodej. Spróbujmy trafić tam, bo może nam się uda jakieś punkciki zdobyć, no niestety nie. No ale widzę, że mimo wszystko będziemy musieli zaraz skorzystać z łazienki, a raczej z toalety i niestety znowu to zrobiłem, bo ostatnio dostałem punkty minusowe za to, że no robiłem dwójkę nie korzystając z deski, ale teraz już o tym pamiętam, że trzeba będzie to zrobić i co tu się dzieje? Od razu ona siada na toalecie, jestem głodny, zaraz umrę z głodu, nie! Nie! Rogalik! Jesteśmy już najedzeni. Myślę, że nasze dziecko teraz albo zrobiło kupę, albo będzie głodne i podejrzewam, że raczej to drugie, więc może na początek sobie to wszystko wyczyścimy. Tutaj sobie to dam, bo zaraz będziemy musieli i tak to napełnić, więc sobie to napełniamy od razu. Włączamy wodę. Napełniamy. Na full i teraz tak, smoczek i... Na razie my niczego nie potrzebujemy, tylko dziecko potrzebuje butelki 1-0! Udało mi się przecież, tylko nie dostałem na czas dodatkowych punktów. Nie dostałem tej dyszki, którą się dostaje za wykonanie czynności, ale teraz nauczyłem się, jak wygląda ten poziom i myślę, że uda mi się to przejść perfekcyjnie. Chociaż mam taką ochotę, by dziecko wyciągnąć z łóżka i zostawić je w kuchni na stole. Jako że teraz mniej więcej znam sekwencję zachowań naszego dziecka i wiem, czego ono będzie potrzebowało za chwilę, to myślę, że możemy zaplanować wszystko tak, żeby stracić jak najmniej czasu, więc umyjemy sobie od razu buteleczkę, umyjemy sobie od razu ten smoczek. Myślę, że nawet dobrym pomysłem byłoby napełnienie tego i przeniesienie sobie do pokoju, ale mogę chyba brać tylko jedną rzecz jednocześnie, więc najwygodniej byłoby, gdybym korzystał z mojego zestawu do wirtualnej rzeczywistości, ale myślę, że na tym poziomie miałbym spore problemy. Zanim on zacznie wołać o zrobienie dwójki, a raczej o wymianę pieluszki, bo on już co zrobić, to miał zrobić, sobie tutaj to nasypiemy. Nalejemy i przygotujemy sobie i to przy okazji zaniesiemy, bo nie będziemy wracać z pustymi rękoma do naszego dziecka. Stoisz? Stoisz grzecznie? Jeszcze na szczęście nie. Nie, już się bałem, że coś złego zrobię z nim. To? No prawie się udało. Myślę, że kiedyś mi się uda rzucać tymi pieluszkami tak, żeby zyskać jak najwięcej czasu się da. Cyk. I teraz pewnie jedzonko będzie potrzebne. Przygotujmy się, bo teraz ja będę musiał sobie coś zjeść. Okej, możemy go na chwilkę zostawić. Teraz udajemy się tutaj. Zjemy sobie to, zjemy sobie to, myślę, to, to. I tak na styk skoczymy sobie do łazienki. Tutaj oczywiście mamy w domu jakiegoś mężczyznę, który nie wie, że po sobie deskę należy opuścić. I czekaj, czy dostanę 19 punktów, czy mniej za to, że są drzwi otwarte. Uwaga, chwila prawdy. Całe 24 punkty. Zamykamy deskę, spuszczamy wodę i teraz możemy udać się w poszukiwaniu pieluchy, która gdzieś tutaj jest, żeby mieć jeszcze więcej czasu. No, no, prawie, prawie, udało się. Wiem, że na to marnujemy za dużo czasu, ale to musi być wykonane w końcu. Co to są za drzwi? O, jakiś schowek. Mam nadzieję, że nasze dziecko w końcu nauczy się raczkować i będziemy musieli bawić się z nim w chowanego, bo wtedy będziemy mieli mniej do roboty. Nie, jestem głodny, zapomniałem. Parówki nam powinny na razie wystarczyć. Tam chyba czuję, że mamy drugą pieluszkę, którą trzeba będzie teraz rzucić. Siemanko młody. Zadowolony z siebie. I zobaczmy, trafię. Im więcej otwartych drzwi, tym mniejsza szansa na to, że trafię. Ale oczywiście to jest takie proste. Mamy 8 metrów. Nie, 1 metr, za 1 metr 8 punktów i tutaj 11
kolejnych punkcików. Właśnie, o, tutaj mamy. Czyściutko. Minus 10. Zapomniałem o talku. No niestety, czasami mama może zapomnieć o takich rzeczach, jak jest zabiegana. Cyk! I co dalej? To wszystko. Udało nam się przejść ten niesamowicie trudny poziom. Raczej trudne było po prostu poruszanie się w nim, bo same te czynności nie były jakieś wyjątkowo uporczywe, ale teraz mamy góra prezentów. Wygląda na to, że twoje niesamowite robodziecko chce pobawić się jego ulubionymi zabawkami. No, spróbujcie mu dać grzechotkę w panterkę zamiast na przykład w króliczki. Rozpocznijmy. 3, 2, 1. My potrzebujemy niebieskiej grzechotki z kółkami, więc należy ją odnaleźć jak najszybciej z kółkami. To była... z kółkami to chyba ta była, tak? O to mu chodziło, to jest niebieski, prawda? To jest niebieski. Okej, okay, dziecko zadowolone. Zaczynamy! Chyba już mu się znudziło. Czy ty przypadkiem nie masz na imię Lucjusz? Teraz potrzebujemy takiej samej grzechotki, ale w serduszka! Zamknijmy może pomieszczenia, do których na razie nie musimy wchodzić. W serduszka też mi się to wrzuciło wcześniej w oczy. A nie łatwiej byłoby po prostu to dziecko tam zanieść? Myślę, że możemy spróbować z tym dzieckiem zrobić to tak, bo ono było na przykład tutaj. Tylko nie wiem, czy ono... O! Udało się! Czego teraz będziesz potrzebował, mój drogi Bobasku? No powiedz, do czego będziesz potrzebował? No, butelki, oczywiście. Akurat teraz butelki, kiedy zaniosłem cię tam specjalnie, żeby nie latać tam i z powrotem po zabawki. Jedno. A, zaraz też będę głodny. Drugie. Więc najpierw tak, zrobimy standard, czyli ja tutaj nasypię, sobie tutaj coś zjem, zanim będę chciał skorzystać z toalety. Zobaczcie, jak to się równomiernie napełnia. Teraz taka relaksująca muzyka, która pewnie ma na celu troszeczkę uśpić naszą czujność. Nasze bobo jest gotowe na zaliczenie obiadu, a my oczywiście zaliczamy obiad inaczej. Spróbujemy teraz zamknąć te drzwi. Zobaczmy. Cyk, dwójeczka. 20 punkcików dla mnie. Czyli w sumie im więcej siedzimy na kiblu, tym lepiej dla nas, bo dostajemy dodatkowe te sekundy. Te 20 w tym przypadku. I teraz spuszczamy wodę grzecznie i udajemy się do naszego dziecka. Zobaczcie, czego teraz potrzebuje. Teraz potrzebuję chyba tego. Ja idę coś zjeść, poczekaj na mnie, są paróweczki? Są oczywiście paróweczki. No dobrze, dla nas, ja bym tutaj talk przyniósł i pieluszki może. A udało się nam to zrobić! To się udało tak! Myślałem, że jeszcze będziemy musieli 14 razy wymienić mu pieluchy, ale jest złote dziecko za opiekę. Trzęsienia ziemi mogą spowodować szkody, ale to nie powstrzyma naszego robodziecka. Coraz większe mam przeczucie, że to dziecko zamieni się w końcu w jakiegoś demona, ale spokojnie. Mieliśmy już do czynienia z takimi dziećmi. Przyszedłem Lucjusza, więc wiem, o czym mówię. To oczywiście będzie nam potrzebna zaraz kaczka, więc chodź ze mną, młody. Na szczęście możemy z nim otwierać drzwi, bo bez tego to byłby mały problem. O, ho, ho! To szukamy kaczki w takim razie. Tu jest kaczka jakaś, to jest ta? To nie jest ta, ta nie jest żółta. Ta nie jest żółta, więc w sumie ta to jest ta. Gwiazdki, tak? Łap to. To nie jest fioletowe gwiazdki? Dzieci mają teraz za dobrze chyba. Dobra, zabieram to. Idziemy tu. On pewnie zaraz będzie chciał jeść, ale będzie pewnie chciał też smoczka, bo wcześniej go nie chciał. Ja już widzę, jak będę zaraz klnął, kiedy zacznie się prawdziwa jazda, gdy on zacznie prosić o jedzenie. No przecież nawet nie mam co tam iść, teraz potrzebujemy i tak kaczki. Kaczki, kolejnej kaczki. Kurde, ja tej kaczki tu nie widzę, po prostu jej przerwcił, nie? Idę szukać gdzie indziej tej kaczki może. Halo, ktoś widział jakąś dziwną kaczkę w metalicznym kolorze? Widzę, że tutaj te rzeczy są, aż sobie coś zjem przy okazji, jak tutaj jestem. To też jest ta kaczka, w kiblu też tej kaczki raczej nie będzie. Czy to jest trzęsienie ziemi, czy obok domu przychodzi gigantyczna Godzilla? To jest pomarańczowa jednak. Myślałem, że to jest inny kolor, bo taki cień tam rzucał się. Jaki to miało być? To miało być... Nie jest to. Nie to. Nie to. To nie to. O, to jest tu! Tu jest tu! Na szczęście znalazłem. To jest ta? To jest ta, prawda? To jest ta. To jest pomarańcz według nas. Ja jestem głodny, muszę coś zjeść! O, akurat mamy chlebek. I ciasteczko. I minus 15. Za co minus 15? Co zrobiłeś? No, to chyba jednak nie to. Akurat mamy dużo czasu, więc chyba o to się nie mam co martwić. Przynajmniej talk znalazłem. Dobrze, że tutaj przyszedłem. Teraz właśnie tak patrzę. O, nasz talk. No, to się przyda na pewno zaraz. To teraz pieluszkę. Mamy akurat jakąś czystą pieluszkę. Super, tylko jeść znowu mi się chce. Udało się tak na styk, bo zobaczcie, ile już miałem głodu u siebie. To jest niemożliwe, ja mam dzisiaj farta. Dobra, to zrobimy sobie jeszcze jeden poziom na dzisiaj. Takie trzy odcineczki z tej gry, to byłoby akurat idealnie. Pozajmowanie się dzieckiem to jest naprawdę ciężka praca. Czyli musimy zrobić dosłownie wszystko, by dziecko poszło spać. Oczywiście to ma się mieścić w legalnych ramach. Standardowo smoczek, mam nadzieję, że... Co jest? Mamy kawę, więc...
O, my też będziemy zmęczeni po czasie, więc trzeba sobie przygotować kawę. To jest taka kawa w torebce, więc to chyba nie będzie trudne do przygotowania. A, ja muszę to już teraz zrobić. Kurde, nie! Zostań, nie możesz dziś zostać tutaj na chwilkę? Nasze dziecko zostało opętane! Ja już zrestartuję, ponieważ wiem, jak to się skończy. Nawet nie zdążę tej kawy zrobić, więc może najpierw zróbmy sobie kawę, a dopiero później zajmiemy się smoczkiem. Oczywiście weźmiemy sobie go na zapas do kuchni, tylko zobaczcie, jak szybko nam ten pasek tutaj leci. Odpalamy to, czyścimy to i teraz czyścimy sobie kubek. Naprawdę więc myślałem, że chciałem to dziecko tutaj zabrać. To? Tu? Co? To tak ma działać? Nie wiem, sprawdźmy. Jak ja mam to wypić? Nie! To jest wyjątkowo ciekawe picie kawy. Tego się nie spodziewałem. Po prostu to podniosłem, żeby zobaczyć, czy to się przypadkiem nie wyleje, ale wszystko jest cacy. Jak w najlepszym porządku. Tutaj sobie już pomyjemy, bo mam nadzieję, że trzęsienia ziemi już nie uświadczymy dzisiaj. Cyk, na zapas wolę mieć przygotowane to jedzonko, bo strzelam, że znowu się to stanie. Chociaż teraz słyszałem ten śmiech, więc to raczej jest... To czy myślał, już bym nalał tej wody, to by teraz się skończyło dla nas źle. Tutaj i zobaczmy, czego nasze dziecko teraz pragnie. A, teraz pragnie zabawki, no akurat teraz musisz mieć zabawkę, rozumiem. Kaczka w gwiazdki, kaczka w gwiazdki, kaczka w gwiazdki, kaczka w gwiazdki, tu jest kaczka w gwiazdki. Zdążę mu ją dać? Chyba zdążę, bez problemu. Super, minus 10, to nie była kaczka w gwiazdki? To jest żart, chyba muszę faktycznie zajeść tą kaczkę w gwiazdki. Pi, do dna. Co tam teraz? Co tam, młody? Kaczka w gwiazdki to była zielona, a nie żółta. A to wszystko wyjaśnia. To jest zupełnie inna zabawka, inny kolor. To już nie to samo. To jest jak z dorosłymi facetami, którzy widzą samochód o nie tym kolorze. To już nie jest ten wóz. O! Ta jego mina przed rzuceniem jest niesamowita po prostu. On się z tego wręcz cieszy, że robi mi krzywdę. Pi do dna! A ja mam tylko 15 sekund jeszcze. Dobra, rób tą kupę, bo ja wiem, że chcesz ją zrobić. Cyk, talk, można to zrobić bardzo szybko. Cyk, pyduszeczka, pyk. Zostań tu, czas. Plus 6 punktów. My się oczywiście musimy napić jeszcze. Gdzie jest kubek? Cholera, kubka nie ma. Ja zaraz, ja już jest po nas, już jest po nas. Pewnie zaraz dziecko będzie chciało najzwyczajniej w świecie jakąś zabawkę. No dobra, nie udało się nam. Trzecia próba zazwyczaj jest tą, w której nam się uda. Teraz jak zwykle znamy już potrzeby naszego dziecka, wiemy, czego będzie potrzebował po kolei, więc powinno mi się to udać zrobić bez większych problemów, dlatego od razu. Pierwsze co, to bierzemy ten smoczek, myjemy go, umyjemy sobie przy okazji kubki i przygotujemy porcję kawy, chociaż wiecie co, może najpierw dziecku zaniesiemy ten smoczek, żeby nie płakał, bo wtedy dostajemy minusowe punkty, a to już by się dla nas nie skończyło za dobrze. A on teraz będzie potrzebował zabawki, więc zabawka to też nie jest jakaś rzecz, która będzie nam zajmowała dużo czasu. My sobie tutaj przygotujemy to wszystko. Oczywiście powrzucamy sobie. Najpierw sobie może jedną zrobię. Nalane. No to pijemy. Ups. I napite. Więc sobie przygotujemy zaraz kolejną dawkę kawy. Tak, na szybciora. Okej, to już jest gotowe. Myślę, że zdążymy jeszcze buteleczkę przynajmniej obmyć troszeczkę. To tutaj też rzucimy i niech na razie to tutaj będzie, bo my potrzebujemy zabawki, a dokładniej mówiąc kaczki w dziwnym kolorze z kuleczkami. Udało się, mamy ją od razu. Jeszcze zanim zdążył płakać, więc teraz zrobimy mu to jedzenie, bo on teraz będzie go potrzebował. Cholera. Kurde, co się... Nie, nie, nie. O, zdążyłem. Kurczę, jakby tutaj policja wpadła, to bym się nie wybronił, mówiąc, że to jest tylko jedzenie dla dziecka. Jeszcze kawa mi się wylała. Lecimy i idę sobie już przygotować kolejną kawę, bo wiem, że będzie pewnie teraz nam potrzebna. Jest to tutaj, więc dolewamy sobie. A co z tego, że dziecko pójdzie spać, skoro my nie pójdziemy spać? To jest problem mały. A tu jest duży problem. Nie, ja tu muszę tam rzucić, bo będziemy mieli za mało czasu zaraz. Dobrze, 11 sekund. To jest całkiem dobry wynik. Teraz potrzebujemy talku, żeby o nim nie zapomnieć, bo to jest najgorsza, jak się o nim zapomni. To takie marnowanie czasu by to było. Teraz się na poważnie tym zająłem. Co teraz? Zabawka, jaka zabawka, jaka zabawka, jaka zabawka, jaka zabawka. Grzechotka żółta i w kształcie chyba też kropek tam było. Dobrze pamiętam? Chyba tak, tylko trzeba pamiętać też o kawie. Łap mody, ja idę po kawę. O, zapomniałem, zrobiłem sobie kawę. To jest takie miłe uczucie, jak wiecie, że tak jak na przykład zrobicie sobie 4 kanapki i zjedliście 3, tak myślicie sobie, kurde, już chyba zjadłem wszystko, nagle patrzycie na talerz, a tam jest jeszcze jedna kanapka. Więc tak samo będzie z odcinkami. Obejrzeliście 2 odcinki z Mother Simulator i możecie być pewni, że będzie jeszcze jeden. Nie mam nadzieję, że wam się spodobało, dostaliśmy teraz srebrne dziecko, ale to też jest akceptowalne. Mam nadzieję, że widzimy się kolejnym razem. Po zobaczenia i cześć!